Witajcie serdecznie, z tej strony kłania się Mariusz i... Leszek. Bez Pawła. Pawle, wracaj! Nie, na serio. Leszek dał radę. Słuchajcie, zachęcamy was do przesłuchania odcinka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o magii muzyki do japońskich produkcji, tak? Więc zapraszamy. Zapraszamy. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie z tej strony, jak zawsze kłania się w pas serdecznie wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Witam was oczywiście w 90. odcinku podcastu, a bez Pawła. Ale, tak jak powiedziałem ostatnio, na lepszy model wymieniłem Pawła, Leszek Krupiński. Dzień dobry. Jeszcze, a raz jeszcze bardzo, Leszku, dziękuję, że przyjąłeś dzisiaj. A raz jeszcze. A no tak jak powiedziałem, no i Paweł jest na urlopie, cóż, jego strata. A fajne, Paweł, ciebie tematy omijałem, jakby nie patrzeć. I teraz tak, zanim przejdziemy do kolejnego jakby tematu, który chcielibyśmy dzisiaj z Leszkiem wam opowiedzieć, bo sądzę, że to będzie bardzo arcyciekawy. Może zacznijmy standardowo. Co udało ci się usłyszeć w przeciągu tych dwóch tygodni? Ostatnio robiłem przegląd, czego mi brakuje z zestawu serii gier Ace Combat. A, czyli w kolekcji, można myśleć, czy ogólnie? W kolekcji, tak. I szukając w internecie, co jeszcze ciekawego jest, zobaczyłem, że... jest do kupienia soundtrack z Ace Combat 7. Skies Anon. Jej, świetnie. Jeszcze nie zdecydowałem się na zakup, ale... Polecam. Mam w kolekcji i w porównaniu z tych wszystkich odsłon Ace Combat, bodajże chyba przez wiele osób jest uważana, później chyba była... piątka, bo szóstka, bo uważane za bardzo dobre, bo zapomniałem niestety imię. Tam było kilku kompozytorów, ale jest jeden taki, który jakby to wszystko spina i nadzoruje. Ale to, co w czasie siódemce, co byś chciał właśnie dodać? Bo ja już kiedyś powiedziałem oczywiście o muzyce do siódemki. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych ścieżek i oczywiście znowu niedocenionych, bo ona... Jeżeli oczywiście komuś zależy na jakikolwiek nagrodach, jakichś wyróżnieniach, to owszem, ta ścieżka powinna dostać BAFTę, a natomiast jakie to są twoje odczucia w związku z tą muzyką? Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób, wiadomo, to jest ścieżka z gry, ona jest dopasowana do konkretnych sytuacji w grze. I nawet patrząc po tytułach utworów, w jakich miejscach one się pojawiają, one świetnie podkreślają, ilustrują te sytuacje, misje. I strasznie się wkręciłem i bardzo, bardzo mi się spodobała ta ścieżka. Przecież dawno nie grałem właśnie w Ace Combat 7. Posłuchałem i bardzo, bardzo chętnie wrócę. Tak, czy mi się podoba to, że w tej muzyce było coś takiego, że ona niby nie stara się udawać, że to jest monumentalna, epicka muzyka filmowa w stylu Top Gunna, bo to są zupełnie inna para kaloszy. Bardziej jest duże nastawienie dalej. Mówimy, że to jest japońska jednak gra, czyli ma te elementy, nazwijmy troszeczkę... tej formuły, w której Japończycy dalej stoją, czyli oni starają się, żeby te utwory brzmiały jak album. Czyli one były bardzo mocno niezespojone z obrazem. Oczywiście są tam takie... ja grałem w tą siódemkę, miałem okazję ją ukończyć i pamiętam, że jedna z początkowych misji, chyba to jest trzecia czy czwarta, gdzie lecisz ze swoim... ze skrzydłowymi i nagle się okazuje, że jakieś wrogie samoloty praktycznie całą eskadrę likwidują i nagle ci wskakuje taka muzyka z dęciakami, z elektroniką i dosłownie dostajesz gęsiej skórki i nie wiesz o co chodzi. I to jest
pełni właśnie takie podejście typowo tych japońskich kompozytorów, że oni starają się, żeby ta muzyka miała owszem te elementy trochę nawiązujące do tej muzyki filmowej, ale też by ona pokazywała troszeczkę tą muzykę taką, no bo nie, teraz nie pamiętam, jakie jest geneza była powstania Ace Combata, ale na pewno ona się wzorowała na tych wszystkich znanych, popularnych, arcade'owych jakby grach, a gdzie chyba Afterburner bodajże od Segi to była bodajże chyba gra z tego co pamiętam arcade'owa, ona się jako arcade najpierw pojawiła, no i już pomijałam te wszystkie shonen-mapy, czyli Gradiusy, nie Gradiusy, Nemesisy, no to zupełnie inna para. Dobrze, Ace Combat, coś jeszcze ewentualnie? To taka ciekawostka poza tym, bo mieliśmy jakiś czas temu mieliśmy taką sąsiedzkiego grilla i zaczęliśmy jeden po drugim puszczać takie hity lat 90. takie eurodance'owe tego typu rzeczy i gdzieś w ten taki rabbit hole wciągnęło mnie na Spotify'u grzebanie o tych wszystkich DJ Bobo, nie DJ Bobo. I o rany, z jednej strony... Ale to wcześniej tego nie znałem. Nie, znałem, no to jest muzyka mojego, może nie tyle, no dzieciństwa w sumie. Mr. President jeszcze, prawda? Tak, dokładnie, jakiś Ace of Base. I z jednej strony tak śmiałem się pod nosem, że to... Nawet wtedy to było takie trochę kiczowate. Tak. Teraz to już tak bardziej spolitowanie na to patrzy. Ale tak wiesz, rytm is a dancer, to wiesz, nóżka lata, także... No to oczywiście, znaczy to było w takim rytmie dyskotek, prawda? Były takie... Ja też nie znam kompletnie tej historii i nie chcę jakby tutaj wchodzić albo udawać jakiegoś specjalistę w tej dziedzinie, ale one właśnie wyniosły się właśnie z tej dyskotekowej sceny i to, że muzyka troszeczkę nabrała innej formy, bo wtedy, znaczy dalej trzeba było mieć studio i oczywiście nagrywać, ale to, że jakby technologia pozwoliła na jakieś nowe techniki, tak? Mhm. A samplowania, bo też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że w dużej mierze ta muzyka była samplowana, to były na keyboardzie grane jakieś tam powiedzmy sample i dźwięki. No, nie była ambitna, ale nie chodziło w tej muzyce, żeby ona była. Tak. Chodziło o to, że miała wpadać ci od razu w ucho i miała ci nóżka tykotać, tak? Tak jest. Także to z takich ciekawostek tygodni. To ja powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, ja zawsze, jak pewnie kojarzycie, staram się zawsze uzupełniać kolekcję jakiejś starocie. Teraz z racji tego, miałem to chyba w ostatnim odcinku powiedzieć, nie ma zbyt dużo nowych tytułów, które by piłyby moje serce, a jak już kupiły, to zazwyczaj niestety te ścieżki dźwiękowe nie mają w swojej wersji fizycznej, zarówno ani winylowe, ani na płycie CD, to ja dalej jakby wracam do tych momentów, kiedy nie było mnie stać, albo po prostu no nie było jak możliwości, żeby kupić te płyty CD, czy nawet kasety magnetofonowe. Tak jak ostatnio opowiedział Leszek, jest chyba jednym z nielicznych w Polsce osób, które ty masz praktycznie całą kolekcję Wipeouta, jeżeli chodzi o muzykę. Więc mi się udało w końcu ze Soul Calibura pierwszego, 1999 rok, Dreamcast. No i bardzo się ucieszyłem, kiedy udało mi się na Mandarejku dostać tą ścieżkę dźwiękową. Jak mam ogromny sentyment do Soul Age'a, ze względu na to, co Khan Super Session zrobił i szczególnie jeżeli chodzi o motyw przewodni, motyw otwierający ta piosenka, to Soul Calibur oczywiście ze względu na to całe możliwości sprzętowe Dreamcasta znowu na piedestał wyżej podniósł muzykę do Soul Calibura. Wtedy Tekken zaczął czuć oddech Soul Calibura, że jest, mimo tego, że są z tego samego studia, ale to były dwa oddzielne jakby teamy, to w porównaniu do Soul Calibura to muzyka
czuć większą przygodę, czuć jakby ten element tego przeżywania tych wszystkich plansz, bo trzeba powiedzieć, że mimo tego, że tam była bardzo duża kumulacja bohaterów, to jednak muzyka była przypisana tym planszom niż samym bohaterom, bo jeżeli pamiętamy Tekena, to muzyka bardziej była przypisana bohaterom niż tym na przykład planszą, bo mamy Kazumę, mamy tam wielu znanych postaci, których ja teraz oczywiście z racji tego, że nie pamiętam dokładnie, a nie chcę was wprowadzać w błąd, miały te tematy, natomiast w Soul Caliburze było zawsze na odwrót, to tak naprawdę tematy były przypisane planszą, bo plansze były bardzo istotne z tego względu, że pozwalały wyrzucać postacie z planży i dzięki temu można było szybciej wygrać. Mi się wydaje, że kolejnym takim, znaczy pierwowzorem chyba był Virtua Fighter, z tego co pamiętam, wyrzucanie z planszy, a później Soul Calibur jakby kontynuował to i chyba bodajże Dead or Alive później jeszcze miał taką możliwość, gdzie ogólnie można było zmieniać te plansze. Tekken się później chyba z tego zaczął się na ten temat wzorować. To jest jedna rzecz. Aha, oczywiście, jeżeli chodzi o kompozytora, ja sobie tu kilku wypisałem, to Junji Nasuro, Yoshino Yano, Akitaka Tohayama, Tokanori Otsuka i Hideki Tabeta. Część z tych kompozytorów nawet do dzisiaj komponuje i komponowało przy kolejnych odsłonach. Ja osobiście nawet nie tyle co sentyment, bo ja z Soul Caliburem miałem tylko do czynienia w wersji automatowej, to bardzo was zachęcam do pozyskania tej ścieżki dźwiękowej. Natomiast druga płyta, i na nią bardzo długo polowałem, ponieważ okazało się, że jakby jest dużo sztuk, ale zazwyczaj te sztuki, wiecie, brakuje im obi, albo są porysowane, albo opakowania, bla bla bla, można byłoby tak kontynuować. Natomiast oczywiście chodzi o The Legend of Zelda Ocarina of Time, mi się wydaje, że to jest chyba jedna z najbardziej ikonicznych i legendarnych ścieżek dźwiękowych w historii muzyki do gier wideo, szczególnie pod kątem Nintendo 64. Leszek mruga oczami, więc pewnie się zgadza ze mną. Koji Kondo, mi się wydaje, że to jest tak naprawdę kwintesencja, to jest może na nieco kwintesencja, ale to jest opus magnum Kojiego Kondo, jeżeli chodzi o The Legend of Zelda. On już później więcej tak naprawdę coś co na takim poziomie, i to cała mnogość, rozpiętość tych wszystkich tematów, które są do dzisiaj powielane w kolejnych odsłonach. Fani, którzy się wychowywali albo dopiero co obcują z kolejnymi odsłonami serii The Legend of Zelda. Później oczywiście weszła ta wersja na 3DS-a odświeżona, z odświeżoną też po części muzyką, zresztą ścieżka dźwiękowa też została wydana dla abonamentów, a czy dla osób, które kolekcjonowały punkty i można było później kupić tą ścieżkę dźwiękową za punkty. Tak więc nie przedłużając, najlepsza praktycznie w całej historii, w tej starszej, bo ja oczywiście mam sentyment do Wind Wakera i Breath of the Wild, tych dwóch odsłon Zelda. No jeszcze wiadomo, są piękne, przenośne Zeldy, ja też jeszcze uwielbiam, że zawsze zapominam tą Zeldę, która jest z Game Boya. Miniszkap? Z Advance'a? No, jest miniszkap. Tak, ale jeszcze była na Game Boyu. Zawsze, ja mam po prostu dziurę w pamięci. Teraz wychodzi mniej więcej podobnej tej stylistyce. Może sobie za chwilę przypomnę. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać... Link to the Past? A właśnie, chyba tak. Czy Link to the Past? Właśnie teraz nie wiem, czy to Atom była. Mi się już to zaczyna. Mogę zaraz odpalić w internecie i sprawdzić, ale to naprawdę nie ma jakiegoś teraz znaczenia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o magii dźwięku w dalekiej Azji. No i Leszek, twój pierwszy kontakt tak naprawdę z muzyką do japońskich produkcji. To wiesz, jak się było, miało te kilka lat, to niespecjalnie się orientowało, co jest z jakiego kraju. Ale myślę, że jeśli bym miał pierwszy... Takie dalekie, takie twoje, albo nawet nie tyle co dalekie, ale takie pierwsze wspomnienie, które pamiętasz.
ja myślę, że z takich najbardziej charakterystycznych rzeczy to mogło być kontra. O, faktycznie nie pomyślałem, że ja właśnie też jak się przygotowywałem, to się też zastanawiam. No, bo na pewno są starsze rzeczy, tak. Ale je poznałem później dopiero, bo okay. Ja, jak myślę bardzo dużo ludzi urodzonych gdzieś w latach 80., to te Nintendo to poznało dosyć późno. Czy miał do czynienia z Pegasusem. Tak, ale to też dopiero gdzieś tam lata 90., bo w latach 80. Commodore, Spectrum, Atari, później jeśli ktoś miał szczęście to Amiga. Tak. A to są raczej świat zachodu, bo faktycznie te Nintendo poprzez Pegasusa, zresztą to w ogóle przezabawne, że właśnie Pegasus był klonem Famicoma, czyli tej starszej konsoli, w momencie kiedy już Super Nintendo, Super Famicom już były. Tak. Także my się zresztą jak zawsze wtedy byliśmy tak plus minus dekadę do tyłu za resztą świata. I tak, myślę, że jednym z pierwszych takich faktycznie japońskich tematów była kontra, ale dosyć szybko później weszły Super Mario. I jeszcze to taka trochę mój życiowy dramat, że miałem peceta bardzo wcześnie, na początku lat 90. I to było 286 i później bardzo, bardzo długo z nim zostałem. Tam ze względów finansowych o żadnych konsolach nie można było myśleć. I ominął mnie Final Fantasy VII. To jest coś, o czym czytałem. Byłem zauroczony tą całą historią. Gdzieś w telewizji, nawet nie w telewizji, to były gdzieś okolice właśnie roku 97, to były czasy, kiedy były organizowane jakieś duże imprezy giereczkowe w stylu gambleriady. I tam gdzieś zobaczyłem właśnie Final Fantasy i słyszałem muzykę z Final Fantasy VII. Także to były takie te rzeczy, które pamiętam z tych dawniejszych czasów, bo z czasem wiadomo, zacząłem nadrabiać braki z dzieciństwa, najpierw odzyskiwać to, co zostało wyrzucone jako złomy typu właśnie Atari 65, i przeszedłem do rzeczy, których nigdy nie miałem, a bardzo zawsze chciałem, właśnie Game Boye. Moją pierwszą konsolą, którą faktycznie sobie kupiłem, było PlayStation 2. Kupione normalnie w sklepie, dostępne, ale już w czasach, kiedy PlayStation 3 było dostępne. Okej. Okay. Także z dużym opóźnieniem miałem to PlayStation 2. No i zacząłem nadrabiać te rzeczy, które mnie ominęły, i Final Fantasy VII dalej nie grałem. Dalej czeka na lepsze czasy, a to jest niesamowite, bo Final Fantasy VII w tym momencie można na tyle różnych sposobów ogrywać, że hej, można grać w te oryginalne zremasterowane, oryginalne zremake'owane, no i te nowe remake'y. Tak. A powiedz mi, bo rozumiem, że to było takie nieświadome poznanie, a pamiętasz swoje pierwsze świadome, może już wiedziałeś, że jak już powiedziałeś, że PlayStation 2, czyli to była chyba twoja taka pierwsza konsola, tak. Made in Japan, to pierwsze takie świadome? Kurczę, w tym momencie ciężko mi się... Metal Gear Solid 2, Final Fantasy 10, może, bo to były chyba takie bardzo duże tytuły dla tej konsoli. Tak, Gran Turismo może 3. Myślę, że Gran Turismo jest dobrym tropem, bo faktycznie Final Fantasy 10 nie grałem. Z kolei gdzieś w okolicach tamtych czasów... Widziałem dużo nawiązań do Final Fantasy, tych późniejszych, w postaci AMV-ek. A, faktycznie, to było Linkin Park zresztą. Był Linkin Park, ale najbardziej mi zapadło w pamięć Enigmy Gravity of Love. O, tak, ja pamiętam, Final Fantasy 9 nawet chyba miała taką AMV-kę. Tak, tak. Ojej, to były szalone czasy. Tak,
To były szalone czasy. Dzisiaj to, moi drodzy, jeżeli nie wiecie, co to MV-ki, no to w skrócie mniej więcej Leszek przedstawił, ale ja to tak zobrazuję, że wyobraźcie sobie, że macie swoją ulubioną grę, stawkę, nie wiem, z World of Warcraft albo z w drugiej części Diablo i ktoś pod to wam podkłada na przykład, nie wiem, Baby Gear Aqua na przykład, tak. Barbie znaczy się to była, tak, więc no, to, taki... Tak, to były czasy robienia teledysków do twojej, masz ulubioną piosenkę, robisz teledysk, wykorzystując albo gry, scenki z gier, albo anime, bo... Z Dragon Balla, ja pamiętam Linkin Park strasznie tam często było jak Vegeta był zły. I czasami to były takie małe dzieła sztuki. Z całego serialu były wybrane ścieżki, które idealnie pasowały. Na przykład ja bardzo dobrze pamiętam i miałem ciarki, jak oglądałem Rammstein, Engel, Don Neon. Ojej, to jest klask, ale ogólnie się przez to poznawało nawet. Tak. Przecież... Ja no, w latach 90. przez te wszystkie Secret Service'y trochę przesiąknąłem anime, ale w tym sensie, że wiedziałem, co to jest, w telewizji były Dragon Ball i Sailor Moony, ale to było to, co oglądałem. A dopiero troszeczkę bardziej się tym zainteresowałem, już tak wczesne lata 2000, właśnie poprzez AMV-kę i to było Your Horoscope for Today, Ala Jankowica, to... o rany, ale dziura w głowie. No niestety, te lata mam, pamiętam dzisiaj. Ale tak to jest samo. Serial, który uwielbiam i dalej, dalej do niego wracam. Zaraz sobie przypomnę. Ale okej, bo powiedziałeś o Gran Turismo teraz, bo w Gran Turismo... jeszcze dobrze pamiętam, że chyba do czwórki, ale ta jakby trylogia pod kątem... Lovehina. O, skojarzę. Zaś, jeżeli wracając jeszcze szybko do Gran Turismo, bo Gran Turismo zawsze się szczyciło tym, że miało muzykę tą licencyjną, tak samo jak Wipeout, prawda, i też inne jakieś takie czasami wyścigówki, bo nie wszystkie mogły sobie na to pozwolić, to miały coś takiego, że był ten original score i ten soundtrack, tak? I zarówno jak pierwsze, drugie, to trzeciej części też były piosenki, był Garbage i tam wiele, wiele innych świetnych tego czasu zespołu, ale też muzyka. Pamiętasz w ogóle tą muzykę do Gran Turismo trójki? Jakoś utknęła tobie? Powiem, że tak piąte przed dziesiąte. Wiem, okay. Wiem, że coś takiego było, ale żebym coś był w stanie sobie przypomnieć, rozumiem. To już trudniej. Okay, rozumiem. To było dla mnie fajne tło do tych wyścigów, ale właśnie żebym zapamiętał, to już gorzej. No, jeżeli chodzi o mnie, ja już wielokrotnie wspominałem, ja się jak powiedziałeś o kontrze, to ja też tak sobie pomyślałem. Ja mam problem, bo ja się zastanawiałem, czy to była, najpierw były jakieś takie nieświadome, może bym zaczął od tych takich nieświadomych, to wydaje mi się, że albo to były automaty nad morzem, i któreś tam automaty, nie wiem, pokroju od Segi albo od Namco i teraz nie pamiętam, czy to był Virtua Fighter pierwszy, ale tą muzykę bardzo słabo pamiętam i jak się widział ten automat raz na rok albo na dwa lata, no to ta muzyka praktycznie nie była w stanie jakoś na mocno tobie utknąć w pamięci, ale na pewno pamiętam ze Street Fightera muzykę z dwójki i z jedynki od Capcomu, bo ta muzyka, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, jest bardzo... Staram się nie używać i nie nadużywać tego słowa ikoniczna, tylko bardzo taka nietypowa jak ogólnie na... Bo to był już moment, kiedy już pojawił się pierwszy Mortal Kombat, ale ja jednak bardziej wolałem te Street Fighter, bo ta muzyka takiego dawała takiego kopa. Ja zawsze uważam, że Mortal Kombat i Paweł zawsze mówimy, nie ma muzyki. A Street Fighter właśnie przedstawiał te postacie przez tą muzykę, gdzie tylko słyszałeś Hadouken i tak dalej, to jeszcze ta muzyka była. I ta muzyka dawała ci ogromnej takiej energii.
I te tematy, gdzie tam pierwszy raz się Yoko Shimomura pojawiła, bo stworzyła temat do Blanki i wszystkie, jak się tak się wsłuchamy te utwory, to one właśnie mają to, co, o czym powiedziałem wcześniej, mają tą DNA takiego albumu, tak, że czuć tego rocka, nie wiem, jak Gaila słuchamy, albo Kena, albo Ryu, to jest taki troszeczkę momentami pop, J-pop, trochę rock. Trochę mamy jakichś takich elementów dyskotekowych, więc takie chyba moje nieświadome wspomnienie, to bym powiedział, że Street Fighter. Natomiast jeżeli już mówimy o świadomych, to na pewno Super Mario Land na Game Boya 94 roku i świetny, tak naprawdę nawet nie tylko kompozytor, ale inżynier, czyli Hirokazu Tanaka, czyli Chip Tanaka, który też stworzył muzykę do pierwszego Metroida i on naprawdę jest inżynierem, też jakby z wykształcenia. I to, co on wyprawiał z Game Boyem, dla mnie osobiście jest lepsza ścieżka dźwiękowa do Super Mario Land niż to, co Koji Kondo skomponował do pierwszego Mariana. Albo wystarczy usłyszeć ending theme ze Super Mario Land i się człowiek zastanawia, tak jak powiedziałeś, czterokanałowy sprzęt. Co on wyciągnął z tego, on do dzisiaj komponuje. W ogóle ta ciekawostka też jest taka, że wydał swój kolejny solowy album z niepublikowanymi wcześniej utworami. Jeżeli faktycznie lubujecie się w takiej stylistyce chiptune, trochę elektroniki, trochę w tym zwariowanego J-popu, to bardzo wam polecam. Na pewno kolejnym takim albumem jest później Sonic the Hedgehog na Sega Mega Drive z 95 roku przez Masato Nakamura. Do pierwszej, drugiej części. No pierwsza mi się wydaje, że jest najbardziej rozpoznawalna, Green Hill Zone, prawda, i kilka innych tematów. Tak więc ja bardzo pamiętam tą ścieżkę dźwiękową. Do dzisiaj uważam, że chyba no, są te wszystkie piosenki, które były na Sega Dreamcast. Ja to rozumiem, szanuję. Nie, ja po prostu jednak klasyczne. Później to jest w ogóle kolejna ciekawostka, tak? My dzisiaj rzucamy ciekawostkami. To jest Outrun i mi się wydaje, że to jest niesamowity klasyk, a to chyba usłyszałem na arcade, z tego co pamiętam, Outrun, gra, która się w ogóle pojawiła od Segi. I tutaj jest Hiroshi Hiro Kawaguchi, Masayoshi Isho i Hanabi Inami. Tutaj mam w ogóle ściągę, żebyście wiedzieli. Ja na serio. Dużo pamiętam kompozytorów japońskich, ale większość to jest ciężko spamiętać. To jest jak uczenie się kanji albo hiragany, że 2000 znaków. Natomiast to jest bardzo ważna muzyka i bardzo ważny album w historii muzyki do gier, a szczególnie japońskiej, bo te utwory, to były cztery utwory, gdzie się zależy od... Ja była radiostacja i się zmieniały te utwory, zależy od tego. Gra polegała na tym, że kierowaliśmy autem i trzeba było od punktu A do punktu B, C, D i tak dalej. Uciekający czas, trzeba było dostosowywać prędkość i przed tym, jak zaczynaliśmy grę, wybierało się stację. I do każdej stacji była właśnie piosenka. I te piosenki były właśnie skomponowane w takiej stylistyce, jak jakieś takie, powiedzmy, jakieś dyskotekowe, a były elementy. I one naprawdę pasowały do tego, że wsiadaliśmy, to było Ferrari, żeby było zabawne. Wsiadało się do tej Ferrari i sobie puszczało się na przykład tę piosenkę. I pamiętam jeszcze w wersji automatowej, to czasami chyba automat kabinowy później wyszedł, bo to się już prawdę dzieciak się czuł jak praktycznie w aucie. Natomiast drugi, no to jest klasyk. Przy tym, jak nagrywaliśmy z Pawłem o Sydze Mega Drive, nie przyniosłem wtedy tego winyla, ale dla mnie to jest druga chyba na Sega Mega Drive chyba druga najważniejsza ścieżka dźwiękowa w ogóle w historii tej konsoli. To jest Street of Rage 2 i to było moje świadome, Yuzo Koshiro, to było moje świadome odkrycie. Ja mam bardzo dyskotekowa ścieżka, momentami industrialna, rockowa. Trudna momentami też w odbiorze, ale świetnie dopasowana do tego całego stylu gry. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moje typy. I przechodząc jakby do kolejnego punktu naszej rozmowy, Leszku,
magia dźwięków dalekiej Azji. Co właśnie w tym jest, że lubimy po prostu te dźwięki tych japońskich tytułów? Na pewno jest bardzo dużo aspektów. Mi się wydaje, że jedna rzecz to jest pewne, trochę dalsze od tego, co znamy, instrumentarium, wykorzystanie trochę innych brzmień, i to zawsze ciekawiło i wydaje mi się, że to jest, to na pewno jest coś interesującego. I też takie te japońskie podejście, to, którym wspominałeś już kilka razy właśnie, że oni próbują, japońscy kompozytorzy próbują właśnie opowiedzieć jakąś historię, zrobić coś, co można słuchać tak zupełnie niezależnie, bo na przykład wraz z rozwojem tych możliwości, które są oferowane właśnie twórcom gier, Zachód coraz bardziej przy tych dużych produkcjach poszedł właśnie w muzykę filmową, która właśnie jakieś Call of Duty i tego typu. Ale jeszcze jakbyśmy tak na chwilę, przepraszam ci, przerwę, tak byśmy tak się na chwilę wrócili do tych 30 lat. Nie masz takie wrażenie, bo ty tak sam powiedziałeś, bardzo szybko miałeś komputer stacjonarny. Ja powiem wam szczerze, miałem bardzo późno, bo ja miałem chyba na przełomie 2000 roku dopiero swój pierwszy komputer. Wszystko to zawsze były konsole. I jeszcze japońskie, żeby było zabawnie. Czy to nie masz takiego wrażenia, że ja mam takie porównanie, tak jakbyś te zachodnie produkcje, bo nie mówię, że wszystkie, bo są fenomenalne tematy z Amigi, tam Turikana, Chrisa Hulzbecka, ale nie masz wrażenia, że one były takie, by to ładnie opisać, bardzo zamknięte w jednych ramach, takie jakby twarde, że zawsze to brzmiało tak samo, że ciężko, nie czułeś takiej, nie chcę już słowa orientalności, tylko takiego, że one były troszkę trudniejsze, nie wiem, w odbiorze, że one były bardzo takie sztywne, że nie były barwne, że ta jakby jakość barwy muzycznej, ona była bardzo niskich lotów. Ja miałem wrażenie, że właśnie te zachodnie produkcje są dużo bardziej wyprodukowane niż skomponowane. Okej. Okay. Że brakowało tam takiego podejścia indywidualnego kompozytora. Mm. I też w wielu tytułach japońskich czułem taką trochę, jak to powiedzieć, taką trochę magię. To jest dobre słowo. Nawet na takiej zasadzie słuchałem niedawno utworów skomponowanych do Donkey Kong Country. Oh, yes. I tam właśnie... Ale też nie jest przez japońskiego kompozytora, tylko przez Davida Wise'a, brytyjskiego kompozytora. Zresztą tam było trzech kompozytorów. Tak. Ale do właśnie Nintendowego tytułu. Być może to wpływ też producentów, ale właśnie te utwory były takie, taka trochę... Różnorodne były. Były bardzo różnorodne i bardzo fajnie pasowały. Czuć od razu było ten klimat, jaki chcą przekazać. Plansze, w sensie na przykład Aquatic Ambient, chyba jeden z najbardziej jest bardzo charakterystyczna. Ta leśna albo właśnie ta wodna. To jest właśnie coś, co bardzo buduje klimat. Właśnie tego mi chyba zabrakło trochę, że te zachodnie produkcje miały to do siebie, że one nie potrafiły pokazać albo zobrazować to, co widzimy na ekranie naszych monitorów czy tam telewizorów, zależy na jakim sprzęcie. Tak, były dość generyczne. Bardzo takie właśnie stałe bez pomyślunku, a z kolei te japońskie to... Prawda też jest taka, żeby było ciekawostka, że większość tych kompozytorów japońskich, pomijając fakt, że część z nich w wieku 6 lat uczyło się już gry na fortepianie czy na pianinie, to każdy z nich, tam było bardzo duży taki nacisk od młodzieńczych lat na granie na różnych instrumentów. Poza tym, no wiadomo, po tym jaka była transformacja w Japonii,
po II wojnie światowej, cała ta amerykanizacja i to, że te cała, po części też technologia, czy cały w ogóle ta cała kultura amerykańska, która spływała wręcz do domów japońskich rodzin, gdzie Japończycy poznawali jazz na przykład, poznawali dance, poznawali różnego rodzaju gatunki muzyczne, to na nich bardzo mocno wpływało. No, dobrym też przykładem jest Nobuo Matsu, który zrobił muzykę do popularnej, może kiedyś słyszeliście o takiej serii jak Final Fantasy, to on wielokrotnie mówi, że on się bardzo mocno inspirował i później to jakby przekładał na język muzyczny w swoich produkcjach, pomijając muzyków klasycznych, czyli Bacha, Händla, Beethovena, trochę tam powiedzmy Mozarta, bardziej Beethoven, przepraszam, Bach to był jego ulubiony, ukochany kompozytor muzyki klasycznej, jeżeli chodzi o muzykę popularną, to zawsze był John Elton. John Elton to jest taka persona muzyki, sceny muzycznej Wielkiej Brytanii, która no, zrewolucjonizowała też swojego czasu, jak Queen się pojawiło i muzykę rockową, pokazała troszeczkę z innej perspektywy, to John Elton znowu bardzo tą muzykę taką rozrywkową, gdzie on łączył różnego rodzaju gatunki, a Elton John był z wykształcenia pianistą, jeżeli dobrze pamiętam, i bardzo uzdolnionym ogólnie. I to widać właśnie w charakterze tych kompozytorów. Niektórzy ci kompozytorzy, którzy zaczęli pisać muzykę do gier, to oni już mieli swoje zespoły na przykład. I przez to, że ktoś ich tam, nie wiem, Segi zaprosił, żeby zaczęli komponować muzykę, albo byli niespełnionymi muzykami, tak? I nie było w stanie się inaczej przebić, bo rynek muzyczny wtedy i dalej, jeżeli nie wiecie, jest jednym z największych rynków muzycznych na świecie, ale wtedy to bardzo mocno się prężnie rozwijało. I mi się wydaje, że to może być też chyba może po części te pokłosie tego, że my tak odbieraliśmy tą muzykę do japońskiej produkcji w stosunku do tego, co Zachód chyba nam oferował. Mhm. Tak, ja czułem dużo bardziej indywidualne podejście do każdego tytułu, a nie hej, zróbmy ścieżkę dźwiękową do gry. Także dużo, dużo fajniej się to odbiera i ta muzyka się też piękniej zestarzała. Tak. Właśnie, prawie nie umiem, nie, to zabrakło mi słów, bo dobrze to opisałeś. Ona się bardzo dobrze zestarzała. Że to jest ciekawe, że nawet nie tyle, co możemy cały czas ją słuchać, to mnóstwo różnych aranżacji przecież powstaje i da się. Ja na przykład też się zastanawiam, co będzie na przykład z pokoleniami, które teraz grają we współczesnych graczy. Jest na szczęście dużo osób, które poznaje retro konsole i o czym rozmawialiśmy oczywiście w ostatnim odcinku, do którego was serdecznie odsyłamy, to poznaje teraz tą muzykę i na przykład widząc te nowe produkcje, nie wiem, my komu oczywiście, albo ja przynajmniej, nie umniejszam oczywiście żadnym produkcjom, to nie wiem, Horizon Zero Dawn, szczerze, ja sobie nie wyobrażam, że ktoś za 10 lat będzie robił jakiegoś różnego rodzaju aranżacji tej muzyki, bo tam się nie da nic już więcej tak, zrobić. Tak, to jest skończona muzyka. Tak samo, nie wiem, God of War, Bera McCreary, no, bardzo fajna muzyka, bardzo fajnie się jej słucha, ale to jest koniec. Ale to też jest muzyka, która jest bardzo mocno zespojona z obrazem. Tak. To jest to, o czym też rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, że ta muzyka, tak jak mówię, to nie jest żaden zarzut, ale to jest taka, no właśnie dobrze też powiedziałeś, że ona jest ukończona, no tam nie da się już nic więcej zrobić, czy no wiem, że są takie czasami albumy, nie wiem, teraz ostatnio znalazłem do Elden Ringa, album, który został zrobiony w klimatach syntów z lat 80. Mhm. Że jest takie down tempo, jest słychać te synty, słychać te po prostu te wszystkie takie nawiązania do takich zespołów, które są z tego bardzo popularne, jak Gunship między innymi, czy Kawiński, to taki album. Okej, no można zrobić, można znaleźć taki album, nie wiem. Ale czy to są takie stricte, ta sama piosenka nagrana w inny sposób, czy hej, zrobimy coś synthwave'owego, tylko gdzieś wpleciemy jakieś motywy? Właśnie nie, jest dosłownie aranżacja. Tak, tylko że
ja po naszej rozmowie mogę ci później ten album wysłać i sam ocenić. No ale wiecie, to są takie raczej indywidualne. I nie wiem, może nie wiem, czy to jest właśnie zakończenie albo odpowiedź na moje pytanie, skąd taka u nas, nie wiem, popularność, albo dlaczego właśnie wracamy do tych, do tej magii, tak? Z czego ona wynika? Czy myślisz, coś jeszcze byś tutaj chciał dopowiedzieć ewentualnie do tego tematu? Na pewno to, że Japonia zawsze jest wdzięcznym tematem i zawsze budzi fascynację od wielu, wielu lat i to też, to jest piękna kumulacja. Staramy się zrozumieć. Piękna kumulacja wielu różnych trendów, czy właśnie tej egzotyczności Japonii, tego, że gry są coraz popularniejsze i coraz mniej z góry się patrzy na całą tematykę gier i to, że ludzie też są coraz bardziej zainteresowani tymi grami i chcą się więcej o nich dowiedzieć. I jeszcze dodatkowo, cudowny trend jak dla mnie, coraz więcej wspaniałych wydań fizycznych ścieżek dźwiękowych z gier. Tak, tak, to, czego sobie i wam oczywiście życzymy. Jesteśmy teraz w takich ciekawych czasach, gdzie na szczęście pojawiają się różnego rodzaju wydawnictwa, które ryzykują, bo to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Teraz patrząc na to, jak wygląda rynek w ogóle nośników fizycznych, że on, powiedzmy, się bardzo kurczy i trochę bym powiedział nawet w bardzo dużym tempie. Ja myślałem, powiem szczerze, ja myślałem, że jeszcze poczekamy może z jedną dekadę, a tu się okazuje, że może do końca tej dekady może znikną fizyczne nośniki takie, jakie, może inaczej, nie znikną całkowicie. Mam na myśli oczywiście teraz, mówię o grach i trochę o muzyce, bo duże firmy, koncerny, nie będę wymieniał z tytułów, po prostu kończą, zamykają fabryki i na przykład kończą produkcję płyt CD. A na rzecz oczywiście streamingów, płyty winylowe jeszcze tak, no bo są entuzjaści, są osoby, które nie wiem, chcą mieć, artyści z kolei inwestują też swoje własne czasami pieniądze, żeby móc wydać, bo wiedzą, że są jacyś oddani fani, którzy by chcieli mieć jednak ten nośnik fizyczny, no ale liczby Excel nie kłamią, niestety coraz mniejsze jest zainteresowanie tym nośnikiem fizycznym. Teraz chyba jakaś taka była informacja, że w Sony chyba zamknęło fabrykę nośników Blu-ray w swoim gdzieś tam. Tak, też coś takiego czytałem, ale to jest ciekawe, bardzo mi ciekawi, w którą stronę to pójdzie, bo faktycznie sprzedaż nośników fizycznych muzyki spadała, ale spadała do pewnego momentu. Tak. I na przykład winyle wróciły. Tak, to pamiętam. Tak, ja pamiętam, to był chyba 2007 rok, kiedy nagle zaczęły się pojawiać. Madonna nowa się, albo stara jakaś się zaczęła pojawiać. Kompakty. Trochę widziałem, że trochę do góry poszło, tak. Ale bardzo mnie ciekawią kasety magnetofonowe. Ale to jest trend pokroju winyli. Ale bo nie rozumiem tego. Nie rozumiem, bo winyle mają swoją bardzo specyficzną barwę dźwięku. Kompakty mają taką, powiedzmy, laboratoryjną jakość. Cyfrową, tak. A kasety? Moje nostalgia? Wiesz co, wydaje mi się, żeby też nie wejść tu za bardzo w dygresję, bo można byłoby zrobić świetny o tym odcinek i tutaj znowu mi przychodzi na myśl, żeby ciebie zaprosić. Ja myślę, że to też może wynikać z tego, ja mam, ty też masz kasety magnetofonowe i pewnie masz odtwarzacz, żeby sobie przesłuchać. Ja ostatnio też się zastanawiałem, czy nie zainwestować, ale później sobie tak powiedziałem, dlaczego ja bym miał, ze względu na nostalgię, na jakość? Niektórzy mówią, że ta jakość jest, przypomina trochę jakość szpuli, w sensie tych szpulowych, tych takich dużych, co nasi rodzice czy dziadkowie słuchali. Nośnik ten sam. Nośnik jest po prostu ten sam, tylko jest wszystko zminiaturyzowane. No mówi się, że niby ta jakość jest jakaś wyczuwalna, tak? Ona nie jest idealna. I to jest może to, że część ludzi, którzy może albo się wychowali, albo poznali teraz to,
oni wyczuwają te takie niuanse, że ona jest niedoskonała, ta muzyka. Okej. Dobrze, to wyjaśnię, kupuję. Tak samo jak rozmawialiśmy o tych chiptunach z tych klasycznych sprzętów, że one są, mają swoje niedoskonałości i to jest w nich piękne. I może właśnie dlatego też jakby ludzie, bo trzeba sobie szczerze, mało płyt winylowych ma dobrą jakość, bo to są zazwyczaj... One muszą być odpowiednio zmasterowane. Muszą być zmiksowane, zremasterowane. To nie są takie stuprocentowe analogi, albo jakby mówimy, jakbyśmy mieli mówić o takim stuprocentowym analogu, to ta płyta musiałaby być, po pierwsze, być, jak jest zespół, który nagrywa w studiu, automatycznie rowek po prostu na płytę, matkę od razu cały ten nagrywa, albo po prostu na szpulę i później z tej szpuli się po prostu wtedy nagrywa na płytę matkę i się tłoczy płytę winylową i wtedy byśmy mogli mówić o jakości analogowej. A prawda jest taka, że w większości 99% to jest wszystko cyfrowe, co oczywiście pozwala nam troszeczkę jak trochę plastelina, czyli możemy dłubać tak, żeby tą jakość jakąś powiedzmy tam uzyskać, a czasami jest też tak, że ten format płyty winowej jest taki, że najlepiej zmieścić się w tych 20 minutach niż wrzucać, nie wiem kto to robi, 180-kilobajtowe utwory MP3, nawet nie flaki, to wrzuca i wtedy na jednej stronie, a może nie wiem, znaleźć się 20 utworów, co to jakościowo, to nawet nie chcę mówić, jak to będzie brzmiało. Ale tak fajną taką, podoba mi się, że w tą taką dygresję trochę poszliśmy właśnie tej całej niedoskonałości może tego całego tego nośnika i to, że jak będzie ten rynek pod koniec tej obecnej dekady wyglądał fizyczny. Ja myślę, że jeżeli chodzi o gry, może się to pójść w taką stronę, że albo będzie taki limited run, który będzie ogromną korporacją i faktycznie jak będziesz chciał mieć ten nośnik, to zrobisz sobie preordera i grę dostaniesz za rok. Albo będą bardzo, bardzo limitowane edycje wydawane przez Sony. Nintendo prawdopodobnie z nośnikiem fizycznym jeszcze nie skończy, bo z tego co tam czytałem ostatnio, to ten stosunek wersji cyfrowej do nośników fizycznych jest chyba 60-40. Czyli no to dużo lepiej niż to jest dużo lepiej, bo tak, bo Sony chyba, Xbox to ma chyba tam, nie wiem, 30-20%, tak? Że to tam jest cyfrowa, to jest 70% praktycznie. No i ludzie nie chcą czekać, oni chcą od razu, w sensie, że jest premiera, pobiera, ma grę, nie potrzebuje tego nośnika fizycznego, no a czasami zapominamy, że nie do końca zawsze musimy być właścicielem. Tak. Tej gry. Tak, tak samo właśnie w kwestii muzyki. Tak samo. Być może nastąpi zmęczenie streamingami. Ja myślę, że już jest trochę, a szczególnie pod kątem traktowania artystów. Mhm. Dokładnie. Dokładnie tak. Streamingi są wygodne, ale ta muzyka czasem jest, czasem jej nie ma. Coś słuchamy, później to znika. Z filmami to najbardziej czuć, ale przy muzyce... Ale moim zdaniem jeszcze fajna naprawdę się tak dygresja robi. Jeszcze jest taka kwestia, że czy my tak naprawdę słuchamy tej muzyki? W sensie, bo ja pamiętam takie czasy, kiedy faktycznie czekało się na jakąś płytę, albo na jakiś singiel, cokolwiek, siadało się poświęcało tą godzinę, pół godziny. A teraz jest tak, czy my jesteśmy w stanie ze skupieniem słuchać tej muzyki? Bo ja, znaczy mi się też normalnie zdarza, jak idę na przykład, nie wiem, gdzieś od jednego punktu do punktu B, od A do B, to sobie słucham w słuchawkach, tak? I słucham tej muzyki, ale staram się kilka razy w tygodniu faktycznie usiąść, odpalić sobie tą albo płytę winylową, albo płytę CD. Niekoniecznie zawsze musi w całości, ale usiąść i sobie posłuchać. Słuchać się w tą muzykę, słuchać się w te teksty, a ja obawiam się, że to, co troszeczkę streaming bardzo w nas zepsuł, że my słuchamy, znaczy nawet nie słuchamy, tylko to jest takie muzyka tła. Tak. To jest muzyka tła. I to nam leci, nawet nie zwracamy. Oczywiście są wyjątki, są artyści i są fani, którzy słuchają od deski do deski. Ja nie chcę generalizować, ale niestety
kurczę, szkoda, że nie mam żadnych statystyk. Trzeba by o tym odcinek nagrać. Ale jest niestety tak, że nie poświęcamy uwagi muzyce. Dokładnie tak, dlatego ja to już pierwsze takie objawy zauważyłem w takich dzikich czasach, kiedy pojawiły się usługi typu Napster, gdzie nie będę ukrywać, ściągało się muzykę. Pobieraliśmy. Tak. To były takie czasy. To było tak, że fajna piosenka tego wykonawcy, ściągnę całą jego dyskografię. I w którymś momencie tej muzyki na dysku było tyle, że nie chciało się przeglądać nawet tej listy. I zazwyczaj kończyło się na odpalaniu playlisty z ulubionymi piosenkami, zawsze to samo, bo są fajne piosenki, właśnie żeby sobie gdzieś tam w tle leciały. I już wtedy, jak zauważyłem, że ciągle słucham tego samego, bo już tej muzyki mam tyle, że nie mam... nie mam czasu ani ochoty przeglądać tego wszystkiego, chyba że miałem ewidentnie na coś konkretnego ochotę, ale to raczej rzadsza sytuacja. I wtedy właśnie stwierdziłem, dużo fajniejsze jest to, że podejdę do półeczki, muzyki mam mniej, ale wszystko widzę, te 50 kompaktów, przejrzę wszystkie, to jest fajne. Wkładam, poświęcam właśnie uwagę, czas. Przy winylach jeszcze dochodzi to całe misterium wyciągania, trochę odkurzyć. Ten cały kult, można by powiedzieć. Dokładnie. Otwieram gramofon, płyta, igła. Także to sprawia, że tej muzyki dużo fajniej się doświadcza. Poświęca się jej uwagę, inaczej przeżywa, inaczej odbiera. I dla mnie, dlatego nośniki fizyczne są dużo, dużo fajniejsze. Kiedyś do tego wrócimy. I to jest fajne połączenie, mi się wydaje, do jakby tematu zamykającego nasze dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy odcinek, czyli wschód goni zachód. Czy w twojej opinii, w twojej ocenie, Leszku, jesteśmy jakby świadkami takich diametralnych zmian w muzyce do gier, jeżeli chodzi o japońską muzykę? Bo ja na przykład powiem do porównania, że pamiętam taki moment, kiedy wszyscy naprawdę wchłaniali wschodnie produkcje, tak? No bo była konsola Sony PlayStation, Nintendo, wiadomo, trochę tam jeszcze Sega starała się walczyć. Były komputery Microsoft ze swoim Xboxem, gdzieś tam pomału zaczął się pojawiać na rynku. Ale do czego ja zmierzam? Pamiętam, że właśnie wszyscy mówili japońskie te produkcje. Były oczywiście zachodnie studia, które dla Sony PlayStation, czy tam nie wszystkie do Nintendo robiły wtedy gry, ale jakością jeszcze im coś brakowało, jakby czuć było ten moment, że oni się jeszcze muszą trochę nauczyć. I to chyba była... To była generacja chyba siódma, PlayStation 3, i coś się stało, że Japonia w pewnym momencie jakby się na chwilę zatrzymała. Są takie różnych rozmów, nie wiem, czy jak czasami mam z kompozytorami japońskimi i nie tylko, to oni mówią, że Japonia w pewnym momencie bardzo mocno zainwestowała w granie mobilne, czyli komórki, powstawały bardzo dużo gier właśnie w Japonii, które nie wychodziły poza Japonią, i te studia zaczęły zauważać, że to jest taki bardzo szybki, łatwy jakby zarobek, i mam wrażenie, że jakby ta cała siła robocza, która powinna być zainwestowana właśnie w te produkcje duże, double A, czy tam triple A, jakby zwać, to widziałem ten moment, kiedy pierwsze God of War na PlayStation 2 się pojawiło, i to powiedział, to jest chyba zwiastun, że zachodnie produkcje mogą naprawdę namierzać. No jeszcze wtedy był chyba Jak and Dexter, prawda, na Naughty Dog, i co bym chciał teraz jakby odwrócić w stronę właśnie muzyki, czy widzisz to, że wschód faktycznie teraz zaczął od kilku lat, ja bym nawet powiedział, że od niespełna dwóch dekad trochę zaczął gonić zachód,
No bo te zachodnie produkcje, jak popatrzymy, no to nie patrzysz, to jest duża premiera AAA. Ja już pomijam fakt, wiesz, wymiana zespołu, że dużo Japończyków pewnie albo Azjatów pracuje w zachodnich studiach, ale że jak już coś mówimy, albo jak mówimy o nagrodach, jakie są nominowane ścieżki dźwiękowe, to że zdarza się najczęściej, może jest jedna jakaś, jeszcze tym bardziej, żeby było zabawnie, jeszcze od Nintendo, jest nominowana. No ja wiem, że Elden Ring to jest japońska produkcja i była nominowana, ale powiedzmy sobie szczerze, co roku nie wychodzi Elden Ring i nie wychodzi Dark Souls, ale na przykład pewnie zauważyłeś, że jak są jakieś nominacje, albo jak ktoś mówi, to są zazwyczaj zachodni kompozytorzy. Czy uważasz, że faktycznie coś takiego wydarzyło, że wschód teraz musi gonić zachód, jeżeli chodzi o muzykę do gier? Tak, z rzeczy, które ja zaobserwowałem, to część firm mocno zmniejszyła swoje studia, sporo studiów japońskich się pozamykało. Także... Sony szczególnie, tak, Studio Japan zamknięte. Dokładnie. Ja mam odczucie takie, że ten rynek japoński troszeczkę się zmniejszył i dużo więcej wysiłku idzie w produkcje takie, które są analogiczne do tego, co robi Zachód. Bezpieczne, można by tak? Tak, bezpieczniejsze, takie faktycznie... Mhm. Też, żeby to nie zabrzmiało źle, ale takie mniej wysublimowane i przez to też ta muzyka jest taka trochę bardziej masowa, mm-hmm. takie mam odczucie, ale na przykład poprawnie, jeśli się mylę, ale Tango Gameworks jest japońskim studiem, tak? Tudzież był, tak, no bo oni byli odpowiedzialni Evil Within, tak? Tak, ale Hi-Fi Rush. I Hi-Fi Rush, tak, i ostatnio zrobił. Tylko że Hi-Fi Rush jest bardziej zbudowany na gruncie muzyki licencjonowanej. Ale to właśnie, on tak stoi na dwóch nogach. Na dwóch nogach, bo jest original score. Jest duży original score. Ty zresztą masz chyba nawet te wydanie. Mam winyle, przepiękne wydanie. Tak, cudowne wydanie. I wydaje mi się, że to jest taki dowód, że oni jeszcze potrafią. I wiesz, chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć, bo ja bym w kontrze, bo może pociągnę ciebie teraz za język. Ja bym jeszcze coś takiego dodał, bo jak patrząc jako osoba, dla której muzyka do gier, a szczególnie tych japońskich, jest bardzo ważna, to ja bym powiedział, że bardzo takim kluczowym momentem w branży muzyczno-growej, a szczególnie tej japońskiej, to był chyba 2015 albo 2016 rok, kiedy się pojawiła Persona 5 i Nier Automata. I to były gry i to były ścieżki dźwiękowe, które bardzo mocno zaimponowały zachodnim graczom. Osobom, które może wcześniej nie grały w japońskie produkcje, albo znały oczywiście serię Persona, bo Persona to jest bardzo specyficzna, naprawdę bardzo specyficzna seria, że nie pojawia się co 2-3 lata odsłona, tylko tam chyba na piątą część trzeba było więcej niż 10 lat chyba poczekać, jeżeli dobrze pamiętam. No i muzyka oczywiście wszystkich od razu kupiła, bardzo, bardzo rytmiczna, znowu użyję słowo dyskotekowa. Nier Automata znowu nietypowa, nastawiona bardzo na muzykę, jakby powiedzieć, wokalną, bo tam Amy Evans, tam są bodajże jeszcze, zapomniałem nazwisko drugiej wokalistki, no ale Keiichi Wakabe skomponował muzykę i to był taki moment, pamiętam, że nagle wszyscy mówią o tej muzyce, wszyscy mówią o tej grze i echa jakby tych premier muzycznych do dzisiaj jakby wybrzmiewają, wszyscy jakby mówią, są nawet organizowane koncerty, nawet poza Japonią, może z Persony nie za bardzo, ale z Nier Automaty, ogólnie z obu odsłon Niera, to trasa koncertowa zawitała do Europy. I mam wrażenie, że od tamtego czasu trochę to zamilkło. Owszem, mamy Yakuza Like a Dragon, ulubioną Yakuzę Pawła, tak jak Pawle mówił o Yakuzie, żeby nie było.
A i to jest też taki właśnie przykład tego, jak ta muzyka izojapońskiej z produkcji jest bardzo wykręcona i specyficzna, bo to jest bardzo klubowa muzyka momentami, bardzo rockowa, ale to nie jest taka muzyka, która, no właśnie ona nie trafia do mas, a może nawet nie tyle do mas, ale do takiego niedzielnego gracza, bo mi się wydaje, że nawet jeżeli ktoś jest fanem hardkorowym FIFA i Call of Duty, oczywiście to nie jest żadne jakieś puszczanie oczko, ale myślę, że tym osobom mogła trafić może nie całości ta ścieżka dźwiękowa, ale niektóre przynajmniej tematy, albo jak ktoś się wcześniej nie interesował muzyką do gier wideo, to mi się wydaje, że te dwie produkcje mogły skłonić do tego, że okej, jeżeli to jest japońskie, to ja chcę poznać to. I ja mam trochę taki, nawet nie problem, ale takie obawy, co dalej. To znaczy, wiem, że dalej mamy Final Fantasy Rebirth, no ale umówmy sobie, że jedna jaskółka jakby nie zmieni tej perspektywy patrzenia takiej szerokiej, jeżeli chodzi o japońskie. I to mi się podoba, co powiedziałeś, że się skurczyły te studia japońskie, niektóre zostały pozamykane. No i nie ma, tak? Pamiętam jeszcze na przykład, jak Joe Hisaishi zrobił muzykę do Ni no Kuni pierwszej, drugiej części, to wszyscy się zachwycali tą muzykę, że to jest właśnie studio Ghibli, tylko zminiaturyzowane do formy growej. Piękne też różne takie leitmotivy. No, to nie jest muzyka nawet filmowa, nie umniejszając oczywiście nic muzyce filmowej, ale jakby trochę mi brakuje tej japońszczyzny, w sensie, że brakuje mi tych takich gier typowo japońskich, które mogły faktycznie troszeczkę trafić do takiego niedzielnego gracza, który mógłby uznać, okej, to znaczy, że co, japońskie produkcje mają też coś do powiedzenia w kwestii samej muzyki. Mamy teraz premierę Astrobota, z tego co ja pamiętam, i dużo ludzi zachwala tą muzykę. Ja jeszcze osobiście jej nie słyszałem, ale z tego co ja pamiętam, to kompozytorem jest brytyjski kompozytor, który, brzmi było zabawnie, robił tematy, gry robił do niektórych z gier od chyba Japan Studio, którego już niestety też nie ma. Ja się nie dziwię, że ta muzyka mogła trafić, ponieważ mimo tego, że gra była robiona przez japońskie studio, chyba składające się 70 chyba deweloperów, to, że kompozytorzy bardzo nawiązują do historii w ogóle PlayStation. No taka jest formuła tej gry, że tak. To jest taki i ten comeback, i ten poprzedni Astrobot to była taka laurka. Poprzednie to było bardziej tech demo tego pada DualSense, a teraz dostajemy pełną grę, tak. Ale w dalszym ciągu to jest właśnie coś, co ma tam połechtać te wspomnienia z gier, ze świata PlayStation. No i pierwsza, ta poprzednia osłona, Astro's Playroom, o ile to pamiętam, tak. To było ułożenie po świecie PlayStation i po wnętrznościach PlayStation. Tak. Tak, bardzo nawiązywało. Ale jakby kończąc dzisiejszą naszą rozmowę, czy ty widzisz jakąkolwiek nadzieję? No, jest dużo japońskich RPG-ów, jest jeszcze Nintendo, mamy przecież Octopath Traveler, ja wiem, drodzy widzowie, słuchacze, jest kilka fajnych, naprawdę dobrych produkcji japońskich, ale one nie są w stanie się przebić do szerokiego odbiorcy. Pytanie, czy potrzeba, żeby one się przebiły? Nie, ja myślę, że poczekajmy. Na pewno będzie jeszcze wiele wspaniałych tytułów i dodatkowo jeszcze japońscy kompozytorzy też gościnnie występują w zachodnich produkcjach. No tak, Akira Yamaoka przecież wspomaga różne studia. Tak, racja. Także ja mimo wszystko optymistycznie patrzę na to. Okej, no to ja jestem tylko takim pesymistą, bo ja osobiście bym naprawdę wolał. Nie martw się, będzie dobrze. Dzięki, bo ja bym chciał naprawdę, żeby tyle fajnych kompozytorów wróciło jeszcze za czasów Square Enix, Squaresoft, czy tam Konami i Capcomu. Ja wiem, że Capcom sobie też całkiem nieźle daje radę, no bo to jest chyba jedna z takich nielicznych studiów japońskich, która
mimo tego, że robią te remake'i, czy tam powiedzmy te remastery, to oni robią w takim duchu, tak jakby faktycznie te gry powstawały od zera, tak? Tylko że technologia teraz im pozwala, że troszeczkę mogą na więcej sobie pozwolić. Moi drodzy, Leszku, to była niesamowita, mam nadzieję, że się nie zanudziłeś przez tą... A w życiu jedynie tyle, że ja nie jestem specem ani od Japonii, ani od muzyki z gier, więc mam nadzieję, że coś sensownego mogłem powiedzieć. Wiesz co, ale to było, mi się wydaje, że to mi też chodziło dzisiaj, żeby trochę to zbalansować, tak, żeby trochę inny punkt widzenia na całość trochę pokazać naszym widzom, słuchaczkom oraz też słuchaczom. Ja mam nadzieję, że wy się nie zanudziliście i mam nadzieję, że będziecie chcieli Leszka jeszcze niejednokrotnie zobaczyć i szczególnie śledźcie jego kanały, adresy do kanałów będą oczywiście zalinkowane na YouTubie pod filmem. Mieliście okazję usłyszeć 90. odcinka podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Słuchajcie, 10 odcinków i setka i będziemy kontynuować 50 najlepszych albumów, jeżeli chodzi o muzykę do gier z Pawłem. A moim gościem był dzisiaj Leszek Krupiński. Było mi bardzo miło. No słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym 91. odcinku. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.